Orędzie Pana Jezusa do kapłanów. Część czwarta. To nie ja chciałem tej godziny. 28 października 1976 do 29 listopada 1976. Punkt pierwszy. Nowe korzenie odrodzonego Kościoła. 28 października 1976. Jezus, pisz, Synu mój, to ja, Jezus, chcę mówić do Ciebie. Wiesz wyraźnie, dla jakich powodów zbliżyłeś się do mnie. Powiem Ci również, jaką chciałbym mieć wspólnotę. Po pierwsze, wspólnota ma być otwarta dla wszystkich. Pragnący należeć do niej, winni znać cele, które wspólnota chce osiągnąć, oraz strukturę i ducha, jakim powinna być przeniknięta. Po drugie, wspólnota ma być jedna, lecz składać się będzie z dwóch członów. Pierwszy człon, w skład jego wejdą ci, którzy wyrażą chęć wspólnego życia, czyli rodzina ściśle zjednoczona jak jedno ciało i jedna dusza. Łączyć ją będzie jedna wiara i miłość i ten sam cel. Bóg będzie na pierwszym miejscu, jak również cechować ją będzie pobożność, która wznosi duszę do Boga i łączy ją z Nim. Każdy członek wspólnoty zajmie się pracą według swoich zdolności, jak również spełni polecenie kierownika wspólnoty. Wszyscy dla jednego, a jeden dla wszystkich. Każdy uważać się będzie za sługę swych braci. Drugi człon wspólnoty, w skład jego wejdą ci, którym warunki osobiste nie pozwolą na życie we wspólnocie. Nazwani zostaną zewnętrznymi członkami, którzy spełniać będą obowiązki im przypisane. Oczywiście wszelka własność powinna być wspólną. Administracja dóbr powinna być dokonywana w Radzie Kierowniczej przez osobę delegowaną, czyli ekonoma, który będzie należał do Rady. Wspólnota ta to nowe korzenie odrodzonego Kościoła, Kościoła prawdziwych, szczerych, rzetelnych synów Bożych, którzy powinni przywrócić Bogu należne mu miejsce, jako alfie i omedze wszystkiego i wszystkich. Duszą tej wspólnoty ma być największe przykazanie miłości, zawierające w sobie całe prawo. To, co Bóg dał, było i jest doskonałe. Nie trzeba więc rzeczy nowych. Chcę, by moje mistyczne ciało, tak umęczone złością piekielną i ludzką, zostało przeniknięte tym odnowionym duchem. Rzeczywistością żywą i pulsującą dwóch najważniejszych i najwyższych przykazań miłości Boga i bliźniego ma być pokora, posłuszeństwo, życie pojęte jako służba Bogu i braciom według mego przykładu życia, gdyż nie przyszedłem, by mi służono. Synu, chcę, by wspólnota była doskonalsza niż za czasów pierwszych chrześcijan. Duch Święty i moja Najświętsza Matka będą wspólnotę prowadzić. Ja sam powołam tych, którzy mają do niej należeć. Nie martw się o nic, bo nie zabraknie im niczego. Ja wiem, czego potrzebujecie. W duszy waszej powinno być tylko jedno pragnienie – szukanie najpierw Królestwa Bożego. Punkt drugi. Jezus, chcę mieć moją rewolucję. Jezus. Synu mój, świat chce rewolucji, chce jej i będzie ją miał. Ja chcę moją rewolucję, która będzie zaprzeczeniem i uroczystym potępieniem rewolucji świata. Rewolucja, której świat chciał i zechce, czy nawet chce,
jest naznaczona nienawiścią, zemstą, rozdarciem. Cechują ją gwałty, zbrodnie i wszelkie inne przestępstwa. Moja rewolucja będzie cała przeniknięta miłością i porządkiem. Sprawiedliwość, pokój i szacunek dla naturalnego prawa narodów będzie jej podstawą. Lecz biada tym, którzy nie będą umieli przyjąć tego, który przychodzi. Synu mój, jeśli ludzie nie zechcą tego zrozumieć i uznać, wtedy ujrzą straszny gniew Boży. Kataklizm, który spadnie na ludzkość, będzie taki, że zmieni topografię ziemi, a ludzkość liczbowo zmniejszy się. Ustanie pełna zamętu tyrania szatana, którego zwycięży moja Matka Najświętsza. Zamknę go wraz z jego zastępami w jego przeklętym piekle. Błogosławię Cię, Synu, i mówię Ci, błogosławieni, którzy uwierzą. Punkt trzeci. Mało jest takich, którzy widzą. 1 listopad 1976. Jezus, Synu, mało jest modlących się, a i ci nie wiedzą zwykle, o co się mają modlić i tylko zawsze o coś proszą. Jest to oznaką oschłości spowodowaną w duszach przez egoizm. Chcę, by moja Ewangelia w całej swej potędze we wspólnocie ożyła. Synu, jeśli będziecie wierni, całkowicie wierni memu słowu, stanie się ono z małego nasionka olbrzymim drzewem w moim kościele odnowionym, zupełnie odnowionym. Dziś ludzkość jest pogrążona w wielkiej ciemności, nie wyłączając mojego kościoła, przynajmniej w większej części. Mało kto widzi, co dzieje się w moim kościele. Mało jest takich, którzy wyrzekli się świata. Nie mogą dziś zrozumieć tego, co ja przygotowuję dla odrodzenia mego kościoła. Lecz dusze wybrane przeze mnie od dawna zrozumiały. Nie zapominaj, mój Synu, bo jest to dokładna wskazówka, dzięki której unikniesz niebezpiecznych błędów. Módl się do Ducha Świętego i radź się swego kierownika duchowego. Synu, przypominam Ci jeszcze raz, że jesteś zwykłym narzędziem mojej opatrzności. Błogosławię Cię, Synu. Kochaj mnie, módl się i wynagradzaj. Punkt czwarty. Wspólnota ogniwem łączącym Kościół współczesny z Kościołem odrodzonym. 3 listopada 1976. Jezus, pisz, Synu. Chcę, byś miał jasne i wyraźne pojęcie co do wspólnoty, do której ja, Jezus, wybrałem Cię za narzędzie. Powiedziałem Ci już, na jakiej podstawie chcę, by była ona zbudowana. Mówiłem Ci również o jej celach. Chcę, by była ogniwem łączącym obecny Kościół, tak dziś udręczony złem, a Kościołem odrodzonym, odnowionym, pod natchnieniem Ducha Świętego i zwycięstwem Najświętszej Maryi Panny nad szatanem. Synu, powiedziałem Ci także, że nie chodzi tu o rzecz nową, w znaczeniu, jakie Wy nadajecie temu słowu, że jakaś rzecz zaczyna istnieć w określonej chwili czasu. Nic takiego tu nie ma. Chodzi tu o wspólnotę osób, które mocno i zdecydowanie chcą odkryć na nowo pierwotnego i autentycznego ducha mojej Ewangelii, nieskończone wartości mego odkupienia oraz rzeczywistą skuteczność sakramentów. Wszystko zostało zniszczone przez formalizm i obojętność religijną, przez pogański sposób życia oraz ateizm i nienawiść ku mnie
i mojemu Kościołowi. Zło wciąż wzrasta, a ludzkość stoi nad przepaścią. Niedługo ujrzysz, do czego dojdzie człowiek pod wpływem potęg piekła. Punkt 5. Wspólnota czujna i mądra. Jezus. Wulkan Wezuwiusz wylał na Pompeję swoją ognistą lawę. Nie pozostało z niej nic, a nawet pamięć o niej ginie. Podobnie diabeł wymiotuje zawsze palącą nienawiścią na biedną ludzkość, aż do powtórnej jej przemiany. Zabił miłość w sercach, zgasił wiarę i nadzieję w duszach. Rozpalił w moim kościele dwie pożądliwości, ducha i ciała. Ciemność zapanowała nad moim kościołem, zrodzonym z mego przebitego serca. Synu mój, chcę mieć wspólnotę osób zjednoczonych miłością tak silną, by stały się jednym ciałem, jak ja z Ojca i z Ojcem i Duchem Świętym. Jesteśmy trzej w jednej osobie. Chcę mieć wspólnotę osób, dusz całkowicie świadomych swej godności boskiej i ludzkiej, stanowczo zdecydowanych bronić nadprzyrodzonej godności, jaką im udzieliły nieskończone wartości mego odkupienia, nawet do przelania swej krwi, jeśli taka będzie potrzeba. Chcę, synu mój, wspólnoty czujnej i mądrej, gotowej w każdej chwili do najwyższej walki z diabłem i jego licznym zastępem, o triumf prawdy, sprawiedliwości i pokoju, tych drogocennych owoców nieskończonej miłości Boga. Błogosławię Cię, Synu. Kochaj mnie. Ofiaruj mi siebie takim, jakim jesteś i z tym, co posiadasz. Błogosławię z Tobą tych, którzy będą przeze mnie wybrani do spełnienia mego planu miłości. Punkt 6. Świętych obcowanie to czynna miłość. 4 listopad 1976. Ojciec Benedykt. Don Ottavio, jestem ojciec Benedykt. Śpieszę się, aby opowiedzieć Ci o całym moim bezgranicznym, niewymownym szczęściu. Jestem w niebie. Ja również nie będę usiłował powiedzieć Ci, czym jest niebo, bo jest to po prostu niemożliwe. Niebo jest pojęciem tak wielkim, że przewyższa ludzką naturę bardziej, niż niebo przewyższa ziemię. Życie na ziemi, nawet opromienione wiarą, zawsze jest otoczone ciemnością. Nie mam na myśli ciemności piekielnych, ale ciemności towarzyszące samej wierze. Człowiek przecież widzi, jak mówi święty Paweł, ale nie wyraźnie. Ci, którzy mnie wyprzedzili w chwale, mówili wielokrotnie o świętych obcowaniu. Nie ma tu nic do dodania. Świętych obcowanie jest miłością w czynie. Ta siła napędowa miłości, ta tajemnicza moc miłości, która zwycięża wszystko, jest rzeczywistością, którą możecie żyć intensywnie lub słabo, a nawet wcale nią nie żyć. Zależy to bowiem prawie całkowicie od waszej wolnej woli, mniej czy więcej oświeconej i przemienionej wiarą. Wzywajcie nas, a przyjdziemy. Okażcie zaufanie, a nie zawiedziemy. Proście, a pomożemy wam otrzymać to, o co prosicie. Nalegajcie, a będziemy zadowoleni. Don Ottavio, łącznie z tym, co ci powiedziałem, zapewniam cię, że nasza umowa zachowa całą swoją świeżość. Trzeba nalegać, by cudowny dogmat, jeden z tych wspaniałych arcydzieł mądrości i potęgi Bożej, był przeżywany rzeczywiście w swej prawdziwej piękności i skuteczności. Biedne dusze, ile to źródeł wielkiego bogactwa nie znacie.
dołączam swój głos do głosu Archanioła Gabriela, Ojca Pio i innych dusz, które mówiły o Twoim pragnieniu uwolnienia mszy świętej od wszelkiego materializmu. To wielka rzecz dla odrodzonego Kościoła. Nie daj się uwieść podstępom diabła, który uczyni wszystko, by odwieść Cię od tego postanowienia. Ja, ojciec Benedykt, zapewniam Cię, że będę stał przy Tobie w tej bitwie, która przynajmniej teraz nie jest rozumiana. Don Ottavio, Lina, ojciec Pio i cały zastęp innych dusz wybranych wyszły mi naprzeciw. Towarzyszyły mi i przedstawiły boskiemu sędziemu nieskończenie dobremu Twoją umowę z Luizą i ze mną. Jest zawsze ważną, bardziej niż kiedykolwiek. Punkt 7. Egoizm równa się szatan. 4 listopad 1976. Dusza L. Don Ottavio mówi do ciebie L. Czy pamiętasz, jak w poprzedniej rozmowie powiedziałem ci, że w niebie nie można się złościć, ani też nie cierpi się z powodu błędów dokonywanych na ziemi? Nie cierpi się też dla braku wiary, czy też z powodu wewnętrznego, wyszukanego egoizmu, który umie się ukryć w wewnętrznych labiryntach serca ludzkiego, by nie być odkrytym przez swoje ofiary. Bo egoizm to jest diabeł. Miłosierdzie Boże jest naprawdę nieskończone, gdyż zna ono ułomność i słabość ludzką, której sam pragnie pomóc i zaradzić. Będą jednak inne zaniedbania. Człowiek jest dzieckiem winy i najbardziej mu się ona udaje. W złych uczynkach buntu przeciw Bogu pomaga mu zawsze jeden z diabłów. Oto, Don Ottavio, dlatego trzeba zwracać wielką uwagę na sposób sprzeciwu przed przewrotnym mocą zła. Pokornie i odważnie. Walka ze złem u schyłku XX wieku wzrośnie i wkrótce będzie miała najwyższy poziom. Pierwszym warunkiem mogącym pomóc w zwalczaniu zła jest ścisłe zjednoczenie z tym, który zwalczył szatana ofiarą samego siebie. Kto pokornie łączy się z nim w niesieniu krzyża, staje się odpornym na zranienia grzechem. Msza święta, różaniec i różne błogosławieństwa są dobrymi i pożytecznymi środkami obrony przed nieprzyjacielem i wyrzucają go z dusz i waszych domów. Rzeczy święte należy zawsze używać święcie i ze czcią. Błogosławieństwa należą do sakramentalii i należy je przyjmować z wiarą i z należytym usposobieniem wewnętrznym. Don Ottavio, czekające cię zadanie będzie przedmiotem wściekłości szatana. Bądź uważny i czujny, lecz nie obawiaj się niczego. Ufaj zawsze. Jesteś nad wyłomem odwagi, wiary, wiary i wiary, a wiesz, że z wiarą łączy się nadzieja i miłość, ufność i zawierzenie. Jesteś narzędziem w rękach Jezusa. Nie przeszkadzaj Mu posługiwać się Tobą, tak jak sam zechce. Punkt 8. Niebo czeka. Dusza L. Odwagi, czekamy na Was. Nie zapominajcie nigdy, że jesteście członkami jednej rodziny. Gdybyście mieli krewnych w Ameryce lub w Japonii, nie uważalibyście ich za obcych pomimo odległości. Jesteśmy Wam o wiele bliżsi niż Ameryka lub Japonia. Pamiętajcie o tym. Ojciec Benedykt pięknie mówił o świętych obcowaniu. Trzeba żyć wzniosłą rzeczywistością dogmatu świętych obcowania. Nie pożałujecie tego później. Kropla wody, która wciąż spada na granit, wreszcie wykuje go. Chodzi tu tylko o czas,
i wytrwałość, odwagi. Jesteśmy obok was, choć przebywamy w chwale. Teraz nie możecie tego zrozumieć, lecz pewnego dnia zrozumiecie. Punkt 9. Na każdym miejscu. Wola Boża. 5 listopad 1976. Ludwika. Pisz, synku. Jestem Ludwika. Nie ma znaczenia dla człowieka być na tym czy innym miejscu. Może się to wam wydawać ważne, ale w rzeczywistości tak nie jest. Ważnym jest natomiast być tam, gdzie jego miłość nas chce. Dla księdza ważnym jest być tu. Dlatego tylko, bo przychodząc tu wypełniłeś Boże plany, od wieków postanowione w niezbadanych zamiarach jego woli. Gdy cię przeniesiono do V, było to początkiem znanego ci projektu dotyczącego wyższych naczelników. Niezbadane są myśli pańskie i nieskończone miłosierdzie jego dla ufających mu. Teraz żąda się od ciebie konsekwencji, wierności i odpowiedzi na impulsy jego łaski, jak również pokory i przekonania, że jesteś tylko bardzo ułomnym narzędziem jego miłosnej woli. Musisz otoczyć się sam głęboką pobożnością i dyskrecją. Nie martw się o nic. Bądź uległy i gotowy na jego wezwania. Trwaj w swych postanowieniach dobra. Nie daj się uwieść zasadzkom diabłu, który teraz krąży dookoła ciebie, chcąc cię przestraszyć i poniżyć. Wszystkie hałasy i huki świata, wszystkie dyskusje niedorzeczne tylu osób nie są warte jednej godziny milczenia i skupienia u stóp Boga. Muszę cię upewnić w tym, co wiesz odnośnie bliskich już wypadków. Wiedz, że wszystko jest pod kontrolą Najwyższego. To też postępuj z zupełną ufnością i zawierzeniem. Punkt 10. Dogmat świętych obcowania. Niewykorzystany skarbiec. Ludwika. Powiedziałam ci już, że wiele masz przyjaciół w niebie, a inni potwierdzili ci to. Mów zawsze o konieczności wykorzystania bardziej praktycznie i konkretnie wspaniałego dogmatu świętych obcowania. Są to olbrzymie skarby bogactwa duchowego, zapomniane i skazane na bezowocność. Kościół Jezusowy i nasz zarazem nie znalazłby się w takiej udręce, gdyby ci, którzy mają obowiązek nauczania prawd wiary, wychowywali i oświecali wiernych o cudownym dogmacie. Nalegaj, aby o dogmacie tym mówiono. W Kościele odrodzony dogmat obcowania świętych będzie jednym z głównych podstaw nauczania. Oczywiste jest, by zrozumieć ten dogmat, jak też inne, potrzeba więcej pokory, więcej wiary, nadziei i miłości. Ciało ludzkie doskonałe w swym kształcie zewnętrznym i budowie wewnętrznej, bez krążenia krwi, byłoby tylko trupem. A czym byłoby ciało mistyczne bez cudu tego krążenia, czyli obcowania świętych? Widzisz, materializm zgasił ten drogocenny płomień. Odwagi, nie lękaj się. Zastanów się, jakimi tajemniczymi drogami Pan prowadził cię dotąd, a potem powiesz mi, czy zwątpiłeś. Błogosławię cię. Pragnę dodać jedną prośbę ode mnie. Na moim kanale jest zamieszczona Litania Narodu Polskiego. Bardzo proszę was, siostry i bracia, w Jezusie Chrystusie, odmawiajcie tę litanię, bo w niej mamy wymienionych tylu świętych.
a to jest ważne. Oni się nami zaopiekują.